dziewczyny, skoczymy uczcić zwycięstwo do Burger Becky? Super, mogę zaprosić Emila? Oj tak, a ja wziąć te osia? A jeszcze Alicję! I Gondzia? Że kogo? Margo, jedziesz, Madzia! Coś nie halo? Nie! Tyle, że nagle wszyscy w mojej drużynie rolkarskiej się sparowali. Czuję się jak piąte koło u wozu. Wzdech. Nie wiedziałam, że chcesz zacząć randkować. Nie chcę! Nie cierpię tych durnych romansów. Raz mi się zdawało, że ktoś mi się podoba, ale to było tylko odwodnienie. Czyli martwisz się tym, że cię kumple wyautują? No, chyba faktycznie. Ach. Kto powiedział, że dam się wyautować? Harmi Domskiej nie odsyła się na ławkę. Skoro wszyscy inni dobrali się w pary, to ja też. Co jest, facet? Starałeś się w ogóle? O, wielkie sorki, ale ty to naprawdę jakaś mocarna jesteś. Thanks. Biceps ćwiczę codziennie. Dobra, czyli to też nie działa. Pora zmienić strategię. Burgery z Afriko, czystujcie się! Gdzie haczyk? Nie ma haczyka. Sprawdzam tylko, kto lubi na ostro. Ojejku, jakie pyszne. Mogę jeszcze? Nawet więcej. Możesz się ze mną umówić. Że co? No wiesz, wpaść na moje zawody, a po nich pójść gdzieś ze mną i drużyną. A dostanę więcej takich? Stoi. Hela. Dyzio. Ciasteczkowy? Miałam. To moje. Nie podzielicie się? Pary się dzielą. O, pewnie. Przekomarzam się. Ciasteczkowe okruszki, które utkwią w słomce, są moje. Drużyno, myślałam o naszym następnym starciu z fretkami z Doliny Paproci. Och, masz musztardę na nosku, mój ty brudasku. Au! Co jest, koleś? Sorki, miałaś koktajl na nosie. A może to było na później, ha? Nie wpadłeś na to? Ty, mój głuptasku. Hela, pogramy w ping-ponga? No, pewnie. Zaraz znajdę nam rakietki. Weź cztery. Pomyślałam o deblu. Kącio ze mną przeciwko tobie z Dyziem. Że z kim? A ta kula u nogi. Niech będzie. Moja! To było wspaniałe! Całkiem jak ty. Nie, jak ty, przytulanka. Naprawdę nie musicie tego robić po każdym punkcie. Na Białolandia. Ja cię na Białolandia! To był naprawdę genialny pomysł. Nie mogę się już doczekać spędu bydła. Au, au, au. A może pobiję własny rekord w pawiowanku po ujeżdżanku? Może innym razem, Helu, bo dziś mają tu dzień zakochanych. Zaplanowaliśmy same przyjemności. Dzielenie się gorącą czekoladą. Trzymanie za ręce podczas lotu na mućce. Wspólny spływ mleczną rzeką o zachodzie słońca. I to wszystko ty razem z Dyziem. Hej, możemy pogadać? Na osobności. Pewnie są na to jakieś sposoby, ale ja się nie znam, więc wiesz, musimy się rozstać. Co? Nie bierz tego do siebie, ale umówiłam się z tobą tylko dlatego, że wszyscy moi kumple nagle dobrali się w pary, więc nie chciałam odstawać. Ciężka sprawa, musi boleć. Ej! O, sorki, sorki, luz! Rzecz w tym, że te romantyczne chocki-klocki to nie dla mnie. I nie dam rady dłużej ściemniać. Ach, sorki, jeśli ty, no wiesz, zabujałeś się we mnie czy coś w ten deseń. Właściwie to zgodziłem się tylko po to, żeby kumple przestali się wreszcie nabijać, że nie mam dziewczyny. A to ci zmyłka. Ej, to prywatna rozmowa! O, tak, przepraszam, muszę lecieć. Rzesz, no tego to się nie spodziewałam, ale cieszę się, że nie jestem jedynym lamerem tutaj. A kto mówi, że bez wygłupów w parach to jesteś lamer? Może to oni dostali kręćka? Ewidentnie.